spotkania tej naszej konwencji i wszyscy mieszkańcy polskiej wsi. To dla mnie też ogromny zaszczyt, że mogę dzisiaj tutaj przed Państwem kilka słów powiedzieć w tej szczególnej sytuacji. Bo wierzę głęboko, że po pierwsze polska wieś, polski rolnik jest depozytariuszem największej wartości polskiej, patriotyzmu, dbałości o naszą ojczyznę. Bo przecież patriotyzm jest właśnie i umiłowaniem polskiej ziemi, umiłowaniem całej polskiej ojczyzny. I za to wszystko chciałem też w pierwszych już słowach wszystkim polskim rolnikom, całej polskiej wsi najserdeczniej z całego serca podziękować. Jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość z polską wsią na dobre i na złe. Były czasy lepsze, potem czasy trudniejsze. Przyszła susza, jedna, potem druga, niewielkie, 2018-2019. Przeznaczaliśmy potężne, nieporównywalne zupełnie z naszymi poprzednikami środki na złagodzenie skutków suszy. Gradobicia, inne zjawiska klęskowe, powodziowe, inne zjawiska katastrof naturalnych. Zawsze rząd Prawa i Sprawiedliwości starał się pomagać rolnikom. Potem przyszły dwa kolejne wielkie kryzysy. Kryzys pandemii. Tu pomogliśmy przedsiębiorcom rolnym. Ratowaliśmy miejsca pracy na polskiej wsi, polskich powiatach i miasteczkach i wszystkich gminach. Bo wiemy doskonale, że tam było mniej środków na ratowanie miejsc pracy. Tam więc pomogliśmy najbardziej i uratowaliśmy te miejsca pracy w Ostrołęce i wszystkich polskich powiatach. A potem przyszedł kolejny kryzys energetyczny i związany z wojną. Wojną Moskwy przeciwko Ukrainie. I to, co obiecaliśmy, to dotrzymaliśmy słowa. Obiecaliśmy wyrównanie dopłat do hektara, dotrzymaliśmy słowa. Obiecaliśmy dopłaty do nawozów, dotrzymaliśmy słowa. Obiecaliśmy różne programy dla rolników młodych, wyrównanie emerytur rolniczych, dotrzymaliśmy słowa. Rolniczy handel detaliczny, dotrzymaliśmy słowa. Wszystko to zostało zrealizowane, a oprócz tego wiele innych wielkich programów wyrównywania szans życia na wsi i w mieście. Infrastruktura, szkoły, żłobki, przedszkola, szpitale i drogi. I wszystko to dzisiaj jest. I jest, szanowni Państwo, dziś kolejny wielki kryzys. Mamy jego pełną świadomość. Kryzys na rynku rolnym. Jest jedna podstawowa osoba winna tego kryzysu. Tą osobą jest Władimir Putin. I nie możemy dać się zastraszyć Putinowi. Wszystkie te działania, które dzisiaj obserwujemy, których konsekwencje ponosi także polska wieś, to konsekwencje przede wszystkim wojny na Ukrainie, którą wywołał Putin. I nie możemy dzisiaj dać się zastraszyć jego działaniom, jego propagandzie. A są tacy, którzy niestety to robią. Albo świadomie, albo nieświadomie kopiują dokładnie to samo, co 2-3 tygodnie temu publikowały ruskie drony, czyli sztucznie tworzone konta internetowe masowo, tysiące, w milionach przekazów codziennie, tak żeby narzucić temat dnia, że w zbożu pojawiły się robaki albo właśnie tego typu nagrazy. My nie mówimy, że nie ma problemu. Ten problem jest i wielkie działania, które chcemy podjąć, które podejmujemy już dzisiaj, zostały przed chwilą przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego opisane. My to doskonale rozumiemy, ale oddzielmy walkę ze skutkami tego strasznego kryzysu, który wywołała
Rosja i Putin od płynięcia na fali tego kryzysu, którą próbują tę falę wykorzystywać nasi przeciwnicy polityczni, wykorzystuje ją Platforma Obywatelska w swoim przekazie, właśnie tym przekazie. Zobaczcie sobie filmiki pana Tuska sprzed paru dni. Tam się pojawiają dokładnie te same słowa, które padły w wielu tweetach i wpisach internetowych ruskich trolli. Tak, szanowni państwo, niestety jest. I musimy uważać dlatego na tych wszystkich, którzy na tym kryzysie chcą zbić kapitał polityczny. Oczywiście te działania, o których powiedział pan prezes, za chwilę powie jeszcze dodatkowo minister rolnictwa i ja, ale za chwilę również jeszcze dodam. Te działania mają złagodzić skutki tych kryzysów i to jak najszybciej. Finansowy na tym kryzysie. Nie chcemy, żeby ktoś zbijał kapitał polityczny. Strzeżmy się tych farbowanych listów, tych, którzy dzisiaj pokazują niby jaka trudna jest sytuacja, chcąc tylko i wyłącznie wywołać burzę. Bo szanowni państwo, to czego dzisiaj potrzebujemy, to także potrzebujemy zgody, potrzebujemy solidarności. Wdrożyliśmy po pandemii tarczę antykryzysową. Jak był kryzys energetyczny, wdrożyliśmy tarczę solidarnościową. A dzisiaj proponujemy, pan prezes już to przed chwilą zaproponował, tarczę rolną. Tarczę dla polskiego rolnictwa. Tamte zrealizowaliśmy i tę też zrealizujemy. Szybko, konkretnie, w określonym czasie. Obok tych tarcz potrzebujemy jeszcze jednej tarczy. Tarczy zgody narodowej. Tarczy solidarności. Tarczy wzajemności. I o nią także dzisiaj proszę panu apeluję. I szanowni państwo, w ramach tej tarczy, obok tego, o czym powiedział pan prezes, obok tych dopłat do nawozów, które będziemy powtarzać, w tym roku, tak jak w zeszłym roku zrealizowaliśmy, w tym też realizujemy. Choć trzeba wiedzieć państwu, że jesteśmy w wielu naszych działaniach limitowani, ograniczani regulacjami europejskimi. Więc powiem to bardzo precyzyjnie. W najbliższych dniach zawnioskujemy ze specjalnym programem. Dokonamy notyfikacji, tak to się nazywa, do Komisji Europejskiej. I apeluję do Komisji Europejskiej o błyskawiczną, jak najszybszą zgodę, żebyśmy z naszego polskiego budżetu raz jeszcze mogli dopłacać 500 zł do nawozów, tak jak w zeszłym roku. I tak jak otrzymaliśmy tego słowa, będziemy rozwijać kolejne programy. Także zwiększymy dopłaty do paliwa rolniczego. Do 2 zł. To, szanowni państwo, będzie bardzo ważne, bardzo ważne. Wszystkie te szczegóły będą przedstawione przez pana ministra rolnictwa już wkrótce. Chcemy konkretnie ulżyć rolnikom. Cel jest jeden podstawowy. Cel jest podstawowy. Aby wszystkie płody rolne ze zbożem na czele mogły być sprzedawane. Właśnie dlatego ta cena 1400 zł. Na pewno nie poniżej kosztów wytworzenia. Stąd to była ta cena. Tarcza rolna będzie rozwijana. Będziemy wprowadzać kolejne rozwiązania po to, żeby rolnik polski wiedział, że władza, że nasz obóz, obóz Prawa i Sprawiedliwości jest całym sercem za rolnikami polskimi.